Cześć moi kochani, witajcie. Dzisiaj będzie taki mały haul, będzie rozdanie kolejne, będą wyniki rozdania, będą informacje i będzie jeszcze jedno ogłoszenie, także dzisiaj będzie dużo tego. Tak na szybko będę kręcić Wam haul, ponieważ dzisiaj byłam w Essence za namową Digital Girl. Jak oglądam jej kanał, to po prostu mam ochotę zaraz lecieć do sklepu i kupić wszystko to, co ona pokazywała. Zakupy firmy Essence robiłam w Hebe. Hebe to jest taka drogeria sieci Biedronka. Dosyć tania, no i w ogóle bardzo fajne, ponieważ za każde 40 zł wydanych otrzymujecie kupon na 10 zł. Tutaj się wyostrzy, wyostrzy się. Tutaj jest 10 zł, które dostałam do wydania. Na to wydanie jest chyba albo 7, albo 10 dni, nie chcę Was oszukiwać. Ale fajne jest to, że właśnie wydajecie 40 zł i jeszcze 10 zł dostajecie na kosmetyki. To nie jest jakaś tam promocja chwilowa, ja myślałam, że tylko na otwarcie, ale to jest promocja taka na stałe, tak mi powiedziano w Hebe. I zawsze tak jest, że jak dostaję ten kupon, to idę i później kupuję te płyny z ziaj po 5 zł, tak jakoś zbieg okoliczności za każdym razem. I dzisiaj byłam w tym Hebe właśnie po Essence. Jeżeli chodzi o Warszawę, to najpierw byłam w Alejach Jerozolimskich. I tam nie było już nic, także tam w ogóle nie macie co iść, tam są jakieś resztki, trzy lakiery na krzyż, jakieś tam parę cieni. Ale za to jest ogromna, po prostu ogromna drogeria na Solcu. Solec 60 czy tam 80 coś. To jest niedaleko szpitala na Solcu i to jest w dawnym budynku Beverly Hills. Tam z kolei jest pełen asortyment i wszystko. Pokażę Wam, co kupiłam. Mam tutaj też coś dla Was. Zacznę od lakieru. Tutaj wszystko, prawie wszystko jest po 3,99. Oni chyba zmieniają szatę graficzną. Po pierwsze, lakier do French manicure, ponieważ jakoś nie miałam takiego właśnie mlecznego, fajnego. No, dalej jest. Z jakiejś takiej kolekcji Glam, taki mleczny, lekko różowy. 3,99. Maskarę brązową. Zwykłych maskar nie kupowałam, bo trochę ich mam ich trochę do testowania. Poza tym miałam kiedyś maskarę z Essence i nie byłam jakaś zachwycona. I dzisiaj kupiłam taką Essence All Eyes On Me i to jest kolor Deep Brown. Brązową? Chciałam po prostu mieć brązową maskarę. Okej. Maznę tutaj, aby był jakiś swatch. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam jasne oczy, więc myślę, że fajnie będą podkreślone. A jak nie, no to 4 zł, dużo nie straciłam. Dalej kupiłam cienie. I tutaj tylko jedne cienie były w pełnej cenie, chyba sprawdzę na rachunku, żeby Was nie oszukać. 6,99 i to był ten kolor w pełnej cenie, ale bardzo mi się podobał, ponieważ ja szukałam właśnie żywego fioletu. Taki oto kolor. Dwa pozostałe były po 3,99. Przecudowny koralowy kolor. Koralowy kolor, dobrze powiedziałam. I jeszcze jeden, chyba też u którejś dziewczyny, nie wiem czy akurat u Hani widziałam, czy u innej dziewczyny, taki kolor taupe, tak? Taki, jakby to powiedzieć, szarawo-brązowy. I robię już Wam swatche. One są bardzo dobrze napigmentowane, te cienie. Myślę, że będzie się fajnie, fajna zabawa będzie z nimi. Od razu Wam powiem numery. Ten taupe to jest 46, koralowy to jest... Czy ja umiem czytać? 44. I fioletowy to jest odcień 19 i on nie był na przecenie. No i macie te trzy kolory, dosyć fajnie napigmentowane. Ładnie połyskują. W tej cenie naprawdę nie ma co narzekać. Dalej, kupiłam cienie w kremie, które właśnie zobaczyłam u Digital Girl. Kupiłam wszystkie, bo wszystkie były w przecenie, po 4 zł. Ja kupiłam je po to, żeby nakładać pod cienie sypkie, żeby utrwalić efekt, żeby bardziej podbić kolor. I po kolei są to kolory. Najjaśniejszy nazywa się Glammy Goes To. I to jest taki kolor właśnie taupe. Teraz zrobię swatch. Brązowawy nazywa się Copyright. Lekko oliwkowa, ale on tutaj wygląda w środku jak szary. Camp Rock. O, tu widać. I ostatni, taki już ciemniejszy Rock Cheek. Taki szary. I robimy swatche, może druga ręka pójdzie jako paleta. Jeszcze ich nie testowałam, więc nie wydaję Wam tu opinii żadnej. Ale... myślę, że będą fajne.
Ja lubię w ogóle Essence, to jest niedroga marka, ma naprawdę fajne produkty. Pokażę Wam w takiej kolejności, jak przeczytałam. I tak wyglądają te cienie w kremie. Zobaczymy, czy będą się fajnie trzymały jako sam cień, czy tylko właśnie jako podkład. To będzie fajnie podbijało smoki. Jestem czysta. Tu jestem podrapana przez kota, ale to szczegół. I tak, że będę testować po 4 zł. Naprawdę można testować. No to przechodzimy do rozdania dla Was. To będzie rozdanie w tym tygodniu. Macie tydzień na zostawienia komentarza na dole. I to jest błyszczyk, który również kosztował 3,99, Wam od razu mówię, więc nie rozdaję tutaj nie wiadomo czego, ale postanowiłam coś dla Was kupić. Z tym moim ulubionym aplikatorem, w takim kolorze mocno różowym, taki różany róż, że tak powiem. To jest odcień I Like Cotton Candy. Fajny odcień i do tego pomyślałam, że takim fajnym dodatkiem będą cienie. Mam taką paletę cieni, której nie użyję. To jest Golden Rose paleta 104. Paleta profesjonalna, tak to jest napisane. Ja tych cieni po prostu nie zużyję, bo tych szarych cieni to mam tyle. Tak się prezentuje ta paleta. Białe, jakieś jaśniejsze odcienie, szare i dwa ciemne z aplikatorem. Myślę, że całkiem fajne. Nigdy nie, oczywiście nie używane. Ten zestaw kosmetyków będzie w tym tygodniu dla jednej z osób. I już Wam mówię, co macie zrobić. Chciałabym, żebyście w komentarzu zadali mi pytanie, każda z osób, która chce wziąć udział w losowaniu tych dwóch kosmetyków, ponieważ bardzo często mi zadajecie pytania, typu gdzie pracuję, co robię w życiu, co, no dosłownie wszystko, czy jestem fryzjerką, czy farbuję włosy, pytacie mnie o moją kurację trądzikową, wszelkiego rodzaju pytania, jesteście ciekawe na mój temat, co porabiam w ogóle, dlatego jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, to właśnie teraz jest na to czas. Zadaj pytanie Karolinie. Mam nadzieję, że wtedy rozwieję Wasze wątpliwości i zrobię oczywiście odpowiedzi. Zobaczymy, czy niektóre pytania może będą śmieszne. Zobaczymy, co chcecie o mnie wiedzieć. Pytajcie na dole. Warunki konieczne do wzięcia udziału w rozdaniu to jest subskrypcja mojego kanału, zadanie pytania i tyle. Odpowiedzi mniej więcej za tydzień będą na Facebooku, dlatego proszę śledźcie mnie na Facebooku. Co do rozdania iPodowego, ogłosiłam wyniki na Facebooku, napisałam do zwycięzców, ale tylko 3 osoby się do mnie odezwały, albo 2 chyba. Więc proszę Was, sprawdźcie, czy nie wygraliście właśnie. Sprawdźcie swoją skrzynkę na YouTubie i sprawdźcie na Facebooku. Jest osobna galeria ze zwycięzcami gadżetów do iPoda. W zeszłym tygodniu natomiast rozdawałam Wam fragment Glossy Boxa szampon. I ten oto szampon wygrywa Stylishon. Jeżeli dobrze mówię, Stylishon. Wygrywasz, napisałaś, że chętnie przetestujesz z siostrą szampon. Dlatego szampon wędruje właśnie do Ciebie. Boże, 2 tygodnie temu już był ten wpis, aż mi głupio, że dopiero teraz ogłaszam zwycięzców. Także myślę, że fajnie wygrać ponad 400 komentarzy. Było gratulacje, że właśnie Ty wygrywasz ten szampon. Może Tobie się przyda. Czekam na Wasze pytania. Jeszcze jedną rzecz Wam chcę ogłosić. Chciałabym Was zaprosić na koncert Ryana, którego mieliście już przyjemność oglądać na moim kanale. Wiecie, że jest po prostu przezabawny. Nie wiem, czy wiecie, ale on jest również muzykiem. Tworzy bardzo fajną, alternatywną moim zdaniem muzykę, taką nietypową. Dam Wam oczywiście linki. Jeżeli chcecie zobaczyć, posłuchać Ryana na żywo, jak śpiewa i w ogóle się z nim spotkać, to właśnie od dzisiaj ma trasę koncertową. Dzisiaj był już chyba koncert w Tychach. Jutro jest koncert w Sopocie, Młody Byron, tak się nazywa miejsce. W niedzielę jest koncert w warszawskiej pracowni na Żoliborzu, gdzie serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że tam się spotkamy. Później 21 jest koncert w Tarnowie, 22 w Krakowie, a 23 i 24 już na Ukrainie. Na dole wrzucę Wam info, dam Wam linki do kanału Ryana, do jego strony i zapraszam Was. Bilety są tanie, nie powiem Wam dokładnie teraz ile, to chyba zależy od klubu, chociaż nie chcę oszukiwać. Także klikajcie w linki na dole, żeby dowiedzieć się więcej i oczywiście zapraszam Was na koncerty, żeby posłuchać fajnej muzyki. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie rozgadałam za dużo. Musiałam Wam to nagrać, bo chciałam Wam pokazać te wszystkie cudeńka z Essence, ponieważ uwielbiam tę markę, uwielbiam Hebe i mam 10 zł do wydania, a wydałam dzisiaj 42. I tyle.
Do zobaczenia niedługo, bo już mam nagrane kolejne filmy, mam nagraną kolejną recenzję, więc zobaczymy się na pewno niedługo. Czekam na Wasze pytania pod spodem. Jestem już, nie mogę się ich doczekać i nie mogę się doczekać nagrywania odpowiedzi, bo myślę, że będzie śmiesznie. Do zobaczenia, kochani, pa!